Pawlowicz i Piotr Galiński. Proszę Państwa, w półfinale Mistrzostw Polski 12 najlepszych par rozpocznie taneczny wyścig o zdobycie tytułu Mistrza Polski w tańcach latynoamerykańskich. Pary zaprezentują nam 5 tańców: sambę, czaczę, rumbę, pasodoble i jajfa. I już, proszę Państwa, najlepsze pary w Polsce walczą o wejście do finału. W tej chwili oglądamy sambę brazylijską. Sędziowie bacznie przyglądają się, która z par jest najlepsza. Muszą wybrać 6, a zatem bardzo ciężka praca czeka naszych sędziów, dlatego że jak widzimy, pary reprezentują naprawdę bardzo wysoki poziom. To już, Piotrze, 12 najlepszych par Polski. Samba, bardzo kobiecy taniec. Popatrz, Iwono, na kostiumy, które podkreślają ruch ciała partnerek. Ty, zdaje się, byłaś w Brazylii, więc może nam troszeczkę przybliżysz klimat tego tańca. Zauważyła się te falbany, pióra, to wszystko rzeczywiście jak żywcem przeniesione z Rio de Janeiro. Zresztą te pary rzeczywiście znakomicie oddają już charakter tego tańca. No i przede wszystkim ruch ciała. Popatrzmy, proszę Państwa, jak pięknie pracują biodra, jakie piękne, długie linie ciała pary prezentują, a jednocześnie jaką zebraną energię i dużą dynamikę. Zresztą ta energia udziela się nam wszystkim oglądającym. Myślę, że Państwo, oglądając ten taniec, też przebierają nogami w miejscu, bo ta muzyka rzeczywiście sprzyja bardzo temu. Ja myślę, że bardzo ważną rzeczą jest tutaj właśnie sprzedanie swojej energii na zewnątrz, bo tym właśnie możemy kupić publiczność i sędziów, zachęcić sędziów do tego, żeby dali nam